gwiazd kresowych, krótkich osad i wsi. Z rezydencji białych dworców i chat. Byś się chciał do niepodległej wsi. Wsi z uporem ponad 500 lat. Wydłużyli drogę czarstych kaci. Przez Syberię był najkrótszy szlak. Witaj wola, czuj konfederacji. Mogę dalej zacząć polski brak. Im studenki dość muszą i spoczną dług. Znów barika, a żaby młodzi. Pod rewolucji unosił się duch. I na marszu do Polski przewodzi. A myśmy szli i szli dziesiątkowani. Zostali gęstety plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani. A tu na dziko darował nam Bóg. Państwa, teraz odśpiewamy z Towarzyszenia Chóru hymn. Do hymnu. Uczestników marszu i zapalenie światełka pamięci. Ja tylko chcę w tym momencie
przypomnieć Państwu, że zapalone tu pod tą tablicą światełko pamięci zabieramy do domu i wystawiamy w oknach o 22. Proszę... Też przeczytam. Proszę o złożenie wiązanki i wieńca. Największy wieniec składają roty Marszu Niepodległości, a mniejszą wiązankę składają wszyscy uczestnicy Marszu Pamięci. Tak jest na szarfie. Chwilę to trwało, musimy. Nie, nic nie, nie będzie w sumie. Facet tylko przeczyta fragment już przed kościołem. Wieczność poczynasz na razie. A teraz, proszę Państwa, odmówimy modlitwę za zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światłość wiekuista i na nim świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj doświeci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj doświeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I proszę Państwa, tak jak na rozpoczęciu, teraz poproszę Pana do odczytania tego artykułu. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich zgromadzonych na naszej manifestacji, na naszym marszu. Nazywam się Tomasz Gajewski, jestem z Fundacji Godnie Żyć, ale tu jestem jako osoba prywatna, także pozwolę tutaj przeczytać sobie fragment artykułu takiej refleksji z Polski Zbrojnej, dzisiaj specjalnie taki mały artykuł. Tytuł: Milczą zabici, żywi nie chcą mówić. Te groby budzą strach, choć spoczywają w nich prochy najbardziej bezbronnych i bezradnych. Pojedyncze krzyże nad zbiorowymi mogiłami, niczym niemi strażnicy kresowych grubierzy, psują krajobraz. Są kłopotem, niewygodnym, wypalonym polskim śladem. Te krzyże, niby zepchnięte w cień sceny, stanowią jednak rysę na budowanej legendzie ukraińskiej narodowej armii. Dlatego są wciąż niszczone i profanowane, tak jak niegdyś ciała pogrzebanych pod nimi Polaków. Pod darnią traw dziś ledwo rysują się kamienie fundamentów, ale ziemia już jest jałowa. Tak jak dyskusja nad grobami ofiar, Polakom odmawia się dostępu do swoich. Komisje mają badać, analizować, grać na czas. Z nadzieją, że ten czas zrobi swoje. Wymrą świadkowie, opadnie kurz. Dlatego ta gra nie będzie mieć końca. Pierwsze ekshumacje dowiodły bowiem, kto z nimi walczył i jaką śmiercią ginęli polscy sąsiedzi. Tych grobów należy się bać. Kruche, dziecięce kości nie wytrzymują argumentu odwecie. Głowę warkocze dowodu ucisku, za który przyszło lachom zapłacić. Korale, sypiące się z wilgotnego błota, starannie założone w niedzielę na wykrochmaloną bluzkę, nie uniosą historii o równej walce stron. O prawie wojny, które znosi inne prawa. O wspomnieniu wspólnej niedoli wielkiego głodu. Nie uniosą podstawowej prawdy.
że to nie Polacy byli wrogami Ukraińców. Ocaleni z masakry mówią czasem o ludobójstwie dokonanym na Polakach, jak o końcu świata, jak o wstępie do apokalipsy. Nawet po latach z trudem przychodzi znalezienie słów dla opisania wołyńskiego doświadczenia śmierci. Najczęściej pojawia się porównanie do piekła, szatańskiej orgii. Świadkowie drugiej strony mówić nie chcą. Zmowa milczenia wiąże wszystkich. Również potomków tych szlachetnych Ukraińców, którzy w imię ocalenia własnego człowieczeństwa zapłacili życiem za pomoc Polakom. Cień wciąż skrywa hańbę mordów dokonanych na bliskich, we własnych rodzinach, w imię czystości etnicznej. Dlatego ludobójstwo Polaków na Kresach, dokonane z inspiracji nacjonalistów ukraińskich, to raczej opowieść o naszego świata początku. Opowieść cięgi rodzaju o ofierze krwi niewinnego Abla. Ta historia wywodzi się przecież ze ślepego gniewu, zaprzeczenia prawdzie i trwaniu w kłamstwie. Pamiętajmy, że miejsca pochówków pomordowanych Polaków to nasza ziemia święta. Nasze sakrum, wypalony już na zawsze polski ślad. Dusze naszych braci nie pragną zemsty, pustych słów. Potrzeba im godnego pochówku, modlitwy, sprawiedliwej pamięci i prawdy. Dziękuję bardzo. Ofiarą ludobójstwa uczestnicy Marszu Pamięci. Marsz Pamięci to jest 9 marsz organizowany. No ja biorę udział w 9 marszu pamięci. Różnie było w środku, jeśli chodzi o tę numerację, to było dziwnie, bardzo dziwnie, przewrotnie. Ale wrócę może do początku, do czasów, kiedy Aleksander Szycht i poseł Aleksander, świętej pamięci poseł Aleksander Górski wpadli na ideę właśnie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa na Wołyniu właśnie poprzez taki marsz. Na pierwszych marszach były i łańcuchami, to były takie wspaniałe pomysły Alka Szymańskiego, bardzo duża pomoc posła Artura. Ja w tym czasie zajmowałem się skwerem i tak było, że chłopaki robili marsz, to była wspólna uroczystość, myśmy to wykazywali w swoim serwisie, a po marszu, po południu, wieczorem były na skwerze wołyńskim, były tak zwane wieczornice. I to było takie powiązane. No później się zaczęło, jakoś tam się zaczęło kolokwialnie powiem kotłować, no każdy by chciał być organizatorem, tylko nie było chętnego do początku, do pierwszego, ale później każdy chciał być organizatorem, troszeczkę się zawirowało, ale widzę, że to doszło do normy, dlatego że Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych, którego mam zaszczyt reprezentować, jeśli chodzi o Mazowsze, działa niezależnie. Jesteśmy ruchem społecznym, nie ma jakichś akcji nakazowo-rozdzielczych, ty zrobisz to, ty zrobisz to, nie. Jest to taki tak zwany ruch spontaniczny. Nie prowadzimy, nie mamy sekretarek, nie prowadzimy żadnej buchalterii, aczkolwiek wydajemy gazetę. 9 lat wydajemy Kresowy Serwis Informacyjny. Prowadzimy portale Wołyń.org, portal o 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Informator taki o Kresach, poza Kresowym Serwisem Informacyjnym i wiele, wiele innych. Dlaczego mówię wiele, wiele innych? Mówię dlatego wiele, wiele innych, bo cały czas jest stan ludzi obrabiających jest konstans. Nikt się to nie zmienia. Pomimo ogłoszeń, że szukamy młodych webmasterów, żeby nam pomogli ruszać i cmentarze na Wołyniu i wiele, wiele różnych. Kresowy słownik geograficzny też leży rozgrzewany, nie ma kto tego prowadzić. Jest dużo fajnej roboty, dla nas roboty. Jest to historia. I tą historię trzeba by upubliczać. No niestety, Bogusław Szarwiło, redaktor naczelny, ja, Aleksander Szumański i inni, nie chciałbym tutaj, bo to długo by trwało, ja bym wymieniał wszystkich tych redaktorów,
oddają sami siebie tym portalom, tej gazecie. Sami siebie. No i jakoś to idzie. Na 70. rocznicę ludobójstwa była okazja, pokazało się nawet wydanie w papierze. No niestety, nie wiem czy ja mogę o polityce, czy nie, pani Hania, tak, pani Hania była prezydent, przysłała jakiegoś umyślnego, taką plakietkę miał, jak ja tutaj organizator, miał podobną od spraw bezpieczeństwa w Warszawie i kazał nam się to zwijać, kazał nam się zwinąć. I to była kuriozalna sytuacja, bo myśmy chcieli ten sprzedać z ręki pierwszy egzemplarz gazety, za zarobione pieniądze kolejny kupić i może byśmy w końcu jakoś wystartowali. No niestety, cały nakład musiałem zabrać, musiałem się szybko zlikwidować i tyle mamy po gazecie, tej pierwszej gazecie papierowej, kresowej. Zajmujemy się, jak powiedziałem, wszystkim, bo zajmujemy się i mieliśmy własne kresowe archiwum X, to też w historii. Dociekaliśmy, prezentowaliśmy sylwetki znanych kresowian, ale znanych w tym sensie, że nie tylko ci z pierwszych stron książek historycznych. Brali dowódcy oddziałów fakowskich Małopolski Wschodniej, Wołynia i Wileńszczyzny. To są postacie, o których trzeba pamiętać. Tego nie znajdziemy w żadnym podręczniku, a właśnie w Kresowym Serwisie Informacyjnym staramy się te sylwetki przybliżać. Bardzo dużą robotę robi też w ramach ruchu, no bo to w końcu ruch społeczny jest wydawcą tej gazety. Pan Stanisław Żurek, który co miesiąc przysyła bardzo obfite kalendarium. Kalendarium co miesiąc, bo to Kresowy Serwis Informacyjny jest miesięcznikiem, co miesiąc wydawany i co miesiąc umieszcza lata 43, teraz 44, bo się miesiące dublują oczywiście, prawda? I w jakiej wsi, co, gdzie i tak dalej. Bardzo cenna rzecz, no niespotykana. My to propagujemy, również rozpowszechniamy po tych naszych kresowych serwisach, na które naprawdę warto czytać, przeglądać, bo to jest kopalnia wiedzy i to taka nieprzemierzona, a to dopiero 9 rok, a co będzie, jak będziemy 20 lat wydawać, to już będzie to można skumulować i potężne książki pisać. Piszemy prawdę, taką prawdę, jak prawdę widzianą oczami świadków tamtych wydarzeń. Piszą do nas relacje, nie piszemy, że ktoś, Antka, szwagra, brata, syn powiedział, że to nie. Piszemy relacje autentycznych świadków, bo to jest tylko historia. Martwi nas tylko to, że w tym roku usłyszeliśmy, że po raz kolejny pan zbiera nazwiska świadków rzezi, świadków ludobójstwa. Więc ja zadaję pytanie, no czy ci świadkowie dzisiaj, którzy zeznają, to mają, nie wiem, 80 lat, to ile to dzieci. Natomiast kilka lat temu, gdzie mi ojciec też również zeznawał, potężne archiwa, ja nie wiem ile tam tych segregatorów, ale potężne materiały, potężna ilość materiałów. Pytam się, co z tego zrobiono. Nic. Nawet we własnej ustawie IPN zbyt lekką ręką odpuścił usunięcie z tej ustawy PH 53a i 53b o ustawie IPN. Chodzi mi o ten zapis o ludobójstwie, inaczej, o penalizacji ludobójstwa. Kłamstwa o penalizacji. Tak, nie ma tego zapisu. Nie wspomnę już o tej akcji dzięki właśnie Solidarnym. Myśmy nazbierali, no niestety zabrakło nam kilka tysięcy do 100 tysięcy, żeby nasz obywatelski projekt przeszedł. To właśnie Ruch Społeczny Porozumienia Pokoleń Kresowych zainicjował tą akcję. Ona trwała kilka lat temu. Zbieraliśmy podpisy za właśnie ustawą, nie żadną uchwałą. Ustawa o Narodowym Dniu, przepraszam, to się wtedy nazywało Dzień Pamięci Męczeństwa Polaków. I gdy w obecnej kadencji, gdy się rozpoczęła kadencja, delegacja Ruchu Społecznego Mazowieckiego, pojechaliśmy do Sejmu, chodziliśmy od drzwi do drzwi, prosiliśmy o wsparcie, żeby w tej kadencji podjąć tą przerwaną zmianą kadencji. A gdybyśmy się nie zebrali po prostu 100 tysięcy, to nic byśmy nie wskurali. Poprosiliśmy te nowe kluby parlamentarne o pomoc. Nikt się do nas nie odezwał. I nagle w lutym, oj to ile, 3 lata temu, czy poseł Dworczyk na posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw kresowian, kresów i dziedzictwa dawnych ziem Rzeczpospolitej
obwieścił wszystkim, że zgłosił do laski marszałkowskiej projekt ustawy właśnie ustawy o 11 lipca jako Dzień Pamięci Męczeństwa Kresania, czyli dokładnie to, co my. Jedynie tylko Dworczyk wyszedł nam naprzeciw. Reszta, jak to się mówi, no przemilczała, to nie jakoś nie byli skorzy do zajęcia się tym. I tu się zaczęły właśnie schody dla nas, dla ruchu społecznego i wypowiadam się w imieniu ruchu społecznego porozumienie, żeby ktoś nie odczytał mnie, że ja się wypowiadam w imieniu wszystkich Kresowian, bo to jest nieprawda. Są Kresowianie i są Kresowianie, żebyśmy o tym dobrze wiedzieli. I nagle ten projekt posła Dworczyka zostaje storpedowany przez pana Kukiza, przez ludzi od pana Kukiza i przez pana Winnickiego. To jest, jestem zdumiony, bo wystarczyło poprzeć ten projekt i dobrać sobie właśnie i Kukiza, i tego Winnickiego, nie wiem czy on jeszcze był wtedy u Kukiza, nieważne. W każdym razie wystarczyło poprzeć projekt PiS, niestety wprowadzili swój projekt i to nie ustawy, a uchwały. I zawężający całe kresowe ludobójstwo do Wołynia tylko. No to niech piszą ludobójstwo wołyńskie, a nie kresowe. Bo to jest niezgodne z prawdą, o czym mówiłem tutaj na tym na wystąpieniu. Było posiedzenie, myśmy zaproponowali, i to do dzisiejszego dnia podtrzymuję, tak jak jest na wszystkich naszych serwisach. 11 dzień, Dzień Pamięci Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian. Rozszerzony tytuł, tak żeby nie skrzywdzić ani Kresowian, ani tych z Wileńszczyzny, ani tych z wagonów bydlęcych, zsyłkowych, ani tych, którzy zginęli strzałem od pistoletu w tył głowy w ramach akcji NKWD 37-38 Jeżowa. Nikogo nie wolno nam pominąć. Nie przepadło to. Ustawa posła Dworczyka, ministra chyba już tego, mrozi się. Nie wiem, szkoda, wylano dziecko z kąpielu. Przecież ta uchwała to gmina chce mogą uchwały podejmować na szczeblu w terytoriach, znaczy województwa, ale nie na szczeblu ogólnopolskim. Gdzie tam jest penalizacja? Z ustawy wynika edukacja. Ludzie nic nie wiedzą o kresach. Jest spora grupa, no bo tu przybywa tych ludzi. No ale to w szkołach to trzeba. Będzie ustawa, będą lekcje z historii w szkołach. Będzie ustawa, będziemy ścigać, penalizować tych zbrodniarzy, których jeszcze masa żyje w Polsce. To nieprawda, że oni umierają. I nieprawda, że to jest jurysdykcja nasza nie sięga za Bóg. To jest nieprawda. Nikt nie zbadał, łącznie z tym IPN-em, ilu ich przez Karpaty przeflancowało się zaraz po wojnie na dokumentach. Ludzi, których własnoręcznie zadźgali widłami, siekierami i dokumenty. Kto to sprawdził? Nikt tego nie zbadał. Ilu ich w Polsce jest, którzy na legalnie wyrobionych przez Rzeczpospolitą Polskę jeszcze, Polską Rzeczpospolitą Ludową, PRL, dokumenta. Nikt tego nie sprawdzał, nikt tego nie zbadał. No i mamy to, co mamy. W urzędach są ludzie szemranej maści, pochodzenia. Ja nie mogę niektórych zrozumieć. Nie wiem, komu wierzyć. Czy wierzyć jednej telewizji, czy drugiej, czy trzeciej, czy czwartej, czy wierzyć internetowi. Jest ponad 5 milionów, podobno w tej chwili już jest Ukraińców w Polsce. I to bym się wcale nie zdziwił, gdyby to była prawda, bo oglądałem dwa filmy nakręcone przez Polki, które przyjechały stamtąd. Polki, które mówiły, że tylu Ukraińców przyjechało. Wielu z nich przyjechało na kartę Polaka. Tego nikt nie kontroluje. Ja zgłaszałem projekt, żeby zweryfikować kartę Polaka. Zbyt lekko przychodzi zdobycie tej karty Polaka. Natychmiastowe powrócenie do tego reżimu, czyli do tego, co było przedtem, no nie może przyjechać na kartę Polaka, kto ani B, ani M, ani kukuryku po polsku, który pacierza nie zna po polsku. To już nie są Polacy. To są ludzie, którzy przyjechali tutaj kombinować, bo przecież karta Polaka kosztuje 450 euro za 450 euro. Przyszłoroczne obchody 11 lipca, czyli tradycyjnie, bo jest to tradycyjnie msza i po mszy marsz pamięci. Być może uda się, jeśli się pozyska kogoś do pomocy, tak jak bywało do tej pory z Leszkiem Rysakiem, uruchomimy jeszcze te wieczornice, tylko tam już dzisiaj na tym skwerze tyle przedsięwzięć było, że nie wiem, czy te kamienie wytrzymają jeszcze wieczornicę. Ale przy okazji organizacji tego marszu i mszy w katedrze, bo połączyliśmy dwa brzegi, Pragę i lewo i prawobrzeżną Warszawę w tym Marszu Pamięci,
W zeszłym roku mieliśmy takie kwiaty lnu symbolizujące właśnie pamięć o ludobójstwie. W tej samej katedrze będziemy już od najbliższego czasu prowadzić rozmowy. Czyli na w katedrze warszawsko-praskiej u świętego Floriana. Tak. Będziemy prosić o miejsce na kresowe czwartki, bo te kresowe czwartki już w całej Warszawie i albo cenzura, albo terminy, albo ktoś nas wygryć i tak dalej. Co tydzień czy co miesiąc? No one były co tydzień, ale jak zaczniemy nowe czwartki, to one się zaczną najprawdopodobniej raz w miesiącu. Przyjdzie 2-3 osoby, na następny miesiąc przyjdzie 10 osób i tak dalej. A jak się rozwinie, pozyskamy prelegentów, to będziemy chcieli robić co tydzień. Tak jak bo kiedyś kresowe czwartki były co tydzień, dlatego że jeśli chodzi o historię kresów, tak sobie rozbierzemy 365 dni w roku, to nie ma dnia, żeby się coś na kresach nie działo. Nie ma dnia, żeby się ktoś nie urodził, ktoś umarł z ważnych kresowian. Także byłoby dobrze. To jest szaleńczy taki wysiłek, ale no co, my to lubimy. Potomkowie kresowian, my to lubimy. No, tym żyjemy, ja na przykład tym żyję. Ja i moi koledzy, nie tylko tu w Warszawie, bo i w Szczecinie, i w Lublinie, no wspierają nas i sami się wspieramy. Tylko niestety jest jeden kluczowy problem. Nie mamy własnego banku, nie mamy własnej drukarni, bo to by nam rozwiązało sytuację. Za to popierają Was Solidarni 2010 i życzą powodzenia we wszystkich tych planach wspaniałych i w rozsiewaniu dobrej wieści o kresach polskiej Rzeczpospolitej Polski. Wszystkiego co najlepsze życzę. Dziękuję.